Boże, czego ona tam szuka? Nie będzie 28 stopni, tylko będzie 16 i pochmurno. Marcin zaparkował, ale zobaczcie, jaki mamy widok! Tam zobaczymy jeszcze jakieś papki. Wracamy do... Papki. Roka! Do roka. Cześć wszystkim, dzień dobry. Witamy z Oby w trasie. Tym razem w trasie do Kornwali. Jedziemy sobie na dłuższy weekend, na 3 noce, na bardzo fajne pola namiotowe pod względem lokalizacji. Nie wiadomo dokładnie, jak tam będzie na miejscu samo pole, to jest po prostu pole puste. Także zobaczymy, ale pod względem lokalizacji świetne pole. Pole nazywa się Blake's Cairo albo Cairo, nie mam pojęcia, jak to drugie słowo się wymawia. Ale jest to pole niedaleko Wade Bridge w północnej Cornwali, tam w okolicach Padstow. Główną atrakcją tego miejsca jest Camel Trail, czyli taki 18-milowy szlak rowerowy. Byliśmy tam kilka lat temu, zaczęliśmy chodzić na randki, to Marcin wtedy jeździł dosyć dużo rowerem. Ja w ramach atrakcji, w ramach, to chyba były twoje urodziny, prawda? 40. Wykupiłam mu taki pobyt, to jeszcze wtedy były czasy, kiedy można było do Airbnb, pamiętacie, przed pandemią. Wykupiłam nocleg w Airbnb i pojechaliśmy sobie tam pojeździć rowerami. Fantastyczna trasa rowerowa. Mamy nadzieję również popływać sobie na paddleboardzie wreszcie, bo już naprawdę ja dawno nie byłam, chciałam sobie popływać troszeczkę. Pogoda zapowiada się fantastyczna. Mamy nową szczypę, która drugi raz idzie z nami w podróż. Ja jeszcze wyczytałam, że niedaleko tego pola kempingowego, na który jedziemy, jest miejscowość Port Isaac, która jest przepiękna. Koniecznie tam musimy pojechać i wam pokazać. Jest bardzo malownicza i jest znana głównie z tego, że tam jest kręcony serial Dr. Martin. Aha, jeszcze update pogodowy, słuchajcie. Nie będzie 28 stopni, tylko będzie 16 i pochmurno. Nie wiem, z jakichś względów dziwnych moja aplikacja pogodowa, jak wstukałam Padstow, to pojawiły mi się jakieś dziwne temperatury, właśnie te 28 stopni, ale potem zdałam sobie sprawę, że już od wczoraj mi pokazuje, wiecie, taką nocny ekran. Najgorsza droga dojazdowa, na jaką jechaliśmy. O Jezus Maria. Po prostu wytrzęsie nam, z przyczepy nam wytrzęsie wszystko. Hiya! Hello! Are you from here? Number 6. Ale widok przepiękny, Marcin, zobacz, jak to super. To słuchajcie, dojechaliśmy, parcela numer 6. Marcin zaparkował, ale zobaczcie, jaki mamy widok. No przecież rewelacja. Już płaczę, tak. Dobrze, idę do niej. Ale ekstra. No hej, już rozlokowani, był krótki postój. Jedziemy dalej jednak do miejscowości Rock. Słuchajcie, dojechaliśmy do miejscowości Rock, z której płynie prom do Padstow i znalazłem miejsce między pokrewnymi duszami, żeby zaparkować. Powinieneś powiedzieć tak, Rock. No, także idziemy na prom i płyniemy do Padstow, które jest tam. Dosłownie rzut beretem. Zobaczcie, na prom już kolejka ustawiona. A promu nie ma, o, prom podjeżdża właśnie, podpływa. Już go tam widać. Także idziemy też się wpakować. Bilet się kupuje na miejscu. Także bilety będziemy kupować, jak już będziemy wchodzić na prom. No i się zapakowaliśmy, jesteśmy już na promie, pełnym ludzi. Wszyscy w maskach. No prawie wszyscy. Nie, mówią, żeby być w maskach, w maskach, ale Marcin. My nie jesteśmy. Malutka daje radę. A tacy się podoba? My czekamy, żeby popłynąć na drugą stronę. Pewnie 5 minut będziemy płynąć. Myślę, że będziemy dłużej tu siedzieć niż płynąć. No i już jesteśmy, udało się przepłynąć suchą nogą, jesteśmy na drugiej stronie, możecie zobaczyć, wypłynęliśmy stamtąd.
taka cała mielizna jest w tej chwili. Nawet na promie. Byliśmy tu na rowerach. Nawet mamy zdjęcie tutaj na tym molku małym. Tak. Właśnie pan na promie powiedział, że jest jeszcze dalej odpływ, więc za godzinę się przenoszą stąd z portu, bo nie będą mogli tu dopłynąć i będą gdzieś z jakiegoś Lower Beach, które jest gdzieś tam, kawałek dalej, i stamtąd będzie można sobie odpłynąć. Także statki kursują dosłownie co, nie wiem, płynie się jakieś 5 minut może i w każdym porcie, w każdej chwili statek, one się po prostu mijają na środku. Także zapłaciliśmy 3 funty za osobę dorosłą, 1,50 funta za dziecko. W końcu nie wiem, czym jest kasował, czy nie, bo była kolejka. Warto na pewno się przepłynąć, fajnie się przepłynąć. Zwłaszcza, że inaczej byśmy musieli przejeżdżać, które pewnie przejedziemy, a może nie, zobaczymy. Byśmy musieli autem przejeżdżać dookoła tego całego. Boże, czego ona tam szuka? Widzieliście tą babę? Nie dość, że w tej chwili woda po prostu odpłynęła, to jeszcze będzie niżej, dlatego do portu nie da się wpłynąć. Zobaczcie, nawet Timberland tutaj jest po prostu. Takie małe miasteczko, po prostu wszystkie największe marki hajkowe, surfowe i wszystkich innych sportów takich wodnych, kampingowych, Salt Rock, proszę. Wszystko po prostu, niektóre marki nawet, o których jeszcze nie słyszałem, ale tam jakieś climbing, caravaning, po prostu camping, wszystkiego no, pełno. To jest bardzo popularne i takie trochę, no, wiesz, z górnej półki. Tak, no widać w sklepach. Nie? Mówię, no u nas w Exeter nie ma takich poszowych sklepów jak tutaj. No, także no, tak jak mówię, jest gdzie kasę wydać. O, to jest taka... No. Tutaj zobaczcie, jaki ciekawy budynek. Nie wiem, co to jest. House of... coś tam nie jest opisane. Ale to... a, no, tutaj normalnie mieszkania są. Rick Stein Cafe. Magda mówi, że sławny. Ja tam go nie znam. I tutaj jest cały jego sklep też. Właśnie chciałem powiedzieć, że całe miasteczko ma klimat taki bez aut w ogóle. I akurat dwa auta przejechały. Po całym miasteczku chodzi się po ulicach. Normalnie ludzie sobie stoją przed pubami na ulicy, jak na jakimś festynie, piją piwko, fajny gadają. Klimat, nie? Tak, taki bardzo wakacyjny, jakby ogólnie miasteczko było zamknięte dla aut. No, miasteczko bardzo fajne. Idziemy teraz gdzieś coś sobie usiąść, zjeść. Tak? Kawusia co? Kawusia, mała na pewno coś będzie jadła. Ja może też coś na keto, jakiegoś steaka czy coś. Zobaczymy, gdzie uda się usiąść. A, jaka steaka, tak? Ciekawe. No, jakieś równo nie znaczy sprawiedliwie. To fajne są te miasteczka, ale jest tyle ludzi w nich, że po prostu jakaś masakra. Chociaż jest dzisiaj niedziela, więc powinniśmy chyba jutro tutaj przyjść. I to chyba było mądrzejsze rozwiązanie. A nie dzisiaj się tu pakować, tak jak wszyscy. Akurat stanęliśmy tu na chwilę na zdjęcie, a tutaj nawijają się ci na ten. Jak sama nazwa wskazuje, do Lower Beach trzeba iść pod górę. I się wspinać. Że się wspinamy i przepływamy z powrotem na drugą stronę. Tam zobaczymy jeszcze jakieś papki. Wracamy do papki. Roka! Do Roka. Papki, kawiarnie. Może puszczę drona stamtąd. Papki, takie małe puby to są papki. Zobaczcie, gdzie nasz prom pływa teraz. Po prostu tu przepływa stąd. Dotąd. I to tyle jest z podróży promem. Więc nie poszalejemy, będziemy musieli z wózkiem teraz po całym tym piasku iść, bo tam jest parking. Zobaczcie, jaka cała się zrobiła płcizna. No i zobaczcie, jak się wymieniają. Jeden już tu podpływa, a drugi wypływa. Dosłownie dwie minuty się płynie.
trasie, słuchajcie, wysiedliśmy po prostu na Saharze. Nie ma tutaj nic. Nie wiemy, którędy dojść do parkingu, bo tam chyba jest jakaś taka niecka wodna, przez którą będziemy musieli przejść, albo będziemy musieli się wrócić gdzieś tamtędy przy wydmach. Zobaczymy zaraz. W miejscowości Rock właśnie jesteśmy w kawiarni, która się nazywa Blue Tomato. Czerwony pomidor, nie, zielony pomidor. Nawet niebieski. Niebieski pomidor. Zamówiliśmy sobie 3 tapasy, zobaczcie, za cenę 22 funtów za 3. I stwierdziliśmy, że się nimi podzielimy i są naprawdę super. Hmm. Powiedz, co mamy, Marcin? Tutaj mamy frytki halloumi z humusem. Tu mamy rybę w panierce z sosem tartar. A tutaj mamy wędliny. Coś, co na keto jest po prostu zajebiste. Cześć wszystkim! Pozdrawiamy z drugiego dnia naszego pobytu na polu kempingowym. Od rana padało. Padało ewentualnie z przerwą na drzemkę. Tak, ja się czuję, jakbym chciała mieć drzemkę. Na mrzawkę. Deszcz z mrzawką od rana. Ale teraz przestało i postanowiliśmy jednak się ruszyć, bo ile można odpoczywać w jednym miejscu. I jedziemy do... O Jezu, jakie tu są wertepy! Już? Koniec? Jedziemy do miejscowości Port Isaac, o której Wam opowiadałam wczoraj. Ponieważ nasza aplikacja pogodowa mówi, że teraz dopiero będzie padać o godzinie 17. Także mam nadzieję, że się tam wstrzelimy w te przerwy pomiędzy opadami deszczu. Wiecie co największy problem teraz z podróżowaniem, to jest brak miejsc parkingowych. Przyjechaliśmy do Port Isaac. Są dwa parkingi, jeden jest większy, ale dosyć daleko od tego miasteczka. No, gdyby nie zanosiło się na deszcz, to byśmy tam zaparkowali i się przeszli tutaj w dół. Ale że popaduje, to jest bez sensu tak daleko parkować. A tutaj ten parking, na którym jesteśmy już drugi raz, niestety kolejka aut, które czekają na zbawienie, na to, że ktoś wymienił jakieś auto, że ktoś wyjedzie, a wtedy będą mogli wjechać. No, to chyba tyle z Port Isaac. Może będzie jeszcze drugie podejście jutro.